Dobra, witajcie i to już jest ostatni odcinek, mam nadzieję, i postaramy się wypełnić dwie pozostałe misje specjalne, czyli tragedia w Dis. Zacznijmy. Patrz, Wismerwilu, tam na wielkim rynku Dis, to musi być twój ojciec, a jakże. Masz rację, nareszcie po tylu latach tutaj Wismerwil się cieszy, że spotkał ojca. Miejcie na baczności, Wismerwilu, zbyt dużo tu cesarskich strażników, coś jest nie tak. Żołnierze, nareszcie udało się odnaleźć cel. Ten ciemny elf na środku rynku. Zabić go naprzód! Ojcze, uważasz, cesarze! Znaczy, cesarscy żołnierze. Murat, Ahalaya, szybko, musimy mu pomóc. I tutaj, no. Wszyscy chcą zabić naszego ojca, niestety. Co jest jednak mimo wszystko bardzo niemiłe. A wrogowie są mocni. No, może nie jakoś super, hiper mocni, ale na pewno są uciążliwi i nie chciałbym, żeby mi go zabili po prostu. No, to jest najtrudniejsze, utrzymać go przy życiu, ale na szczęście już idzie odsiecz powoli, bo powoli, ale idą oddziały Czarnego Księżyca, które chcą nam pomóc. To jest piękne w tym wszystkim. Teraz tylko przetrwać kilka chwil wystarczy. Oczywiście tutaj na kapłanie trzeba utrzymywać raczej tryb defensywny i na Hanlei tak samo, bo ona lubi sama w sobie zabijać naszego ojca. Niestety jej się to dość często zdarza. I teraz tylko, żeby. Kurczę, żeby teraz tylko nie zginął, to będziemy w domu, że tak powiem. Jeśli teraz ten atak zdoła przetrwać, bo teraz już w miarę dobrze ochraniają go trolle i inne murata i tacy żołnierze. Tylko no, najgorzej będzie nam przetrwać. No właściwie już chyba najgorsze za nami. Tutaj jeszcze idzie jedna większa fala wrogów kiedy się z nią. Wow, on ma tak mały punkt życia. No cóż, jestem trochę zdenerwowany, bo. Szczerze powiedziawszy, to nie jest pierwsza próba, to już chyba będzie ósma czy któraś próba, w której próbuję przejść tą misję i tak dobrze mi jeszcze nie szło. Udało mi się zabić wszystkich. Tak, zwycięstwo. Świetnie, a to ta misja naprawdę do łatwych nie należy. No widzicie, trzeba po prostu ustawić odpowiednio orków znaczy trolle i doprowadzić do śmierci wszystkich wrogów, co mi się na szczęście udało dość fajnie. No i mówię, leczenie jest bardzo, bardzo ważne w tym wypadku, aby nie zapominać o leczeniu. Patrz, ile świń Aleja zrobiła, cholera. A teraz, gdy już cała armia Imperium ucieka, to już teraz wystarczy podobijać tych te jednostki, jak to w każdej misji specjalnej trzeba co robić. No i co powiedzieć mogę, no. Misja należała do trudnych, udało mi się ją przejść. Jestem zadowolony. Ale ogólnie też mi się bardzo w niej narracja podobała, że tutaj są przyjaciółmi, ten Hanleya, Murata. Fajne to jest po prostu. I ostatni żołnierz wrogości pada. Ojcze, moi towarzysze, ja zdążyliśmy czas, żeby pokrzyżować cesarski spisek. Cesarz nie powinien podnosić ręki na ciemnego elfa. Teraz posmakuje goryczy mojego gniewu i koniec. I misja wykonana, zakończona sukcesem. No, cieszę się, łatwo poszło. Mimo wszystko spodziewałem się trudniejszego, większego oporu. I krew na śniegu. I chyba najbardziej trudna i uciążliwa misja, chociaż jednak tamta z ojcem Wismerwilla była równie trudna. Na ostry topór mistrza Grimmera i świętego Wadu Krasnoludów pożałujecie, że opuściliście się tak blisko naszych kowań. Krasnoludy, żółwie były do ataku!
Moi bracia elfy, te przeklęte krasnoludy, znowu ośmieli się zbliżyć do naszych świętych drzew. Czy pozwolimy, żeby podniosły swoje topory na nasze tysiącletnie drzewa? Naprzód, za naturę! I Smervillu wygląda to, że przez pomyłkę znaleźliśmy się w samym środku bitwy, no geniusze. Opuśćmy to miejsce, zanim ktoś zacznie z nami walczyć. Obawiam się, że już jest za późno, nie mamy wyboru, wróg naciera. Do broni, przygotujmy się do starcia, musimy przetrwać pierwszy atak, potem uda nam się uciec. Niech bogowie na nas w całej opiece, no ale z ciekawszych rzeczy powiem wam, no co to do cholery jest. Jedna rzeka. Kto buduje tak mosty? Tu mógłby być most i byłby pojedynczy, a tak tutaj są dwa. I wyspa po środku, na której stoi Wismer. No i tutaj mamy dwie opcje, albo stać na tutaj w tym miejscu i czekać, aż oni się pozabijają, raczej nie polecam, albo uciec na jedną bądź drugą stronę i wiecie co, chyba łatwiej będzie mi uciec na stronę elfów, bo jest ich tam po prostu na początku przynajmniej mniej. I jeśli uda nam się przedostać, troszkę jakieś tam obrażenia odbierzemy od wrogów, szczególnie Murata, który jest wolny jak cholera, ale mamy szansę wydostać się z największego kotła i co prawda tutaj atakuje nas ten oddział łuczników, ale to nie jest coś, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. No, odpuścili, szczególnie, że co ciekawe, Wismerwil ma tu 20 poziom i jest dość mocny. I to jest drugi oddział, który nas zażarcie atakuje, z którym musimy się uporać. I jeśli to zrobimy, to będzie wystarczy czekać, aż pozostałe jednostki się ze sobą po prostu wyzabijają. No i to jest bardzo dobre. Tutaj Wismerwila wysyłam bardziej do ataku, bo on ma regenerację, niestety Murata jej nie posiada, co może stanowić oczywiście dużą problematykę. No i wystarczy czekać. Tamte jednostki będą po prostu ze sobą walczyć, tutaj po dwóch stronach patrzą, która wygra i która wygra. No teraz w lepszej sytuacji są krasnoludy, bo... Większą ilość krasnoludów właśnie zabiłem, znaczy elfów zabiłem, a krasnoludów nie ruszałem, ale to różnie może być tak naprawdę. Jeszcze jakby było tego mało, to muzyka się wyłączyła, no cóż. No niezbyt emocjonująca ta bitwa w wykonaniu... niezbyt emocjonująca ta bitwa po tym, jak wyszliśmy ze środka tego. Wtedy, jeśli stoimy w środku, to tam dość ciekawe rzeczy się dzieją i tutaj ciekawy regiment czterech chorążów. No ale dobra. I takie rzeczy się widziało. No więc... I Smeril ma wysoki poziom, da sobie radę z tymi elfami, myślę, że... No myślę, że muszę rozpocząć eksterminację wrogów, bo inaczej to nie doczekam się nigdy na zwycięstwo. No i myślę, że właściwie najgorsze za mną, ale dalej mogę to przegrać, więc lepiej, jeśli będę ostrożny. Dobra, ściągłem jednego gościa, łucznicy są denerwujący, a z chorążami myślę, że Murata sobie powinien dać radę, bo jest w miarę dobry. No widzicie, jak ich przekosił. Pięknie. Dobra, Murata niech sobie tam... No nie, dobra, jednak bitwa rozgorzała dalej na dobre. Po małej przerwie. I wystarczy patrzeć. Wiecie co jest tu najgorsze? Że muszę pozabijać wszystkie jednostki wrogów. Wszystkie co do jednej. To trochę zajmie. No ale cóż zrobić? Cóż zrobić? Ważne, że jestem bezpieczny. Nic mi nie grozi. Nawet nie pomógłbym elfom, bo trochę teraz już mają naprawdę ich przewaga stopniała, chociaż tutaj mają tych drzewców paru i ci łucznicy sobie dobrze radzą, ale jednak elfi tancerze to nie są topornicy. Wystarczy patrzeć. Nikt nas tu nie chce zaatakować i zabić, na szczęście nic. Wismerwil się zregenerował, Murata również jest w miarę dobrej kondycji. To jakieś piękne źródełko, które naprawdę fajnie wygląda. No i tutaj ta bitwa toczy się na środku. Elfom powoli kończą się już siły, a krasnoludy mają ich dużo jeszcze.
No ale tam krasnoludy są słabe. Mimo wszystko. Chociaż lubię je bardziej niż elfy, ale to już wiecie. Tak, genialnie zagranie drzewcu haratać po swoich. No cóż, bitwa jest emocjonująca normalnie. Zapiera w tych piersiach. Takie tutaj kurcze emocje mną rządzą w tym momencie. Ale wiecie co, dobra, myślę, że pomogę trochę tym elfom, przynajmniej zza rzeki. Zabiję tego żółwia bojowego, może coś takiego. Tak, bo widzę, że tutaj się kończą elfowie. Elfowi synowie, psy. Elfie psy po prostu. Tyle. I puch, był żółw bojowy, nie ma żółwia bojowego i widzę, że mnie zaatakować chcą. Ci żołnierze, znaczy ci rycerze elfów, no cóż zrobić. Muszę ich normalnie mieczem wyciachać, bo inaczej się nie da, ale to spokojnie sobie damy radę, więc... tutaj tylko na drzewców muszę uważać. Spokojnie damy sobie z nimi radę, bo... bo co? Ło, dobra, cofam. Cofam to, co powiedziałem, bo zaraz zginę tak naprawdę i bez pomocy Muraty się nie obejdzie niestety. Murato, podejdź tu, proszę cię bardzo. Ale może nie jak... patrzcie, jak on jest wolny, jak ślimak. No ale cóż zrobić, cóż zrobić? No i to oczyszczanie zajmie mi bardzo dużo czasu, musimy całą armię elfów zabić. Naprawdę, Murata, nie zabijesz... nie zabijesz... wroga jednym ciosem, takiego kogoś jak rycerz elfów. Naprawdę? Dobra, na szczęście zaczęli uciekać. Cieszę się z tego, krasnolud będzie mi łatwiej zabijać, bo nie są odporni na kulę ognia. Więc to jest dużym, dużym plusem. Tutaj ostatni maruderzy elfowi. Tam jakiś chorąża i zabij go Murato. I tutaj trzech rycerzy ucieka. Dobra, no i myślę, że czas zacząć eksterminację wrogów. Ale ten drzewiec naprawdę nie musiałby na mnie atakować. Nie atakować, to byłoby miłe, naprawdę. No nawet nie, nawet nie chciał mnie atakować, tylko tych krasnoludów. Dobrze. No i cóż, to zajmie nam kilka godzin. No ale taka jest misja specjalna, więc... mimo wszystko jest fajna, bo coś się w niej dzieje. Tak. Murato, zabij jeszcze tych. Wismelwide, wycofaj się odrobinę, jakbyś mógł. Super. No i kończ. Waść wstydu oszczędź. Naprzód! No i ten Murata naprawdę nie zada nawet 500 punktów obrażeń na raz. To trochę mała, bo... dobra, tutaj jeszcze wypada mi zabić tego kusznika zanim ucieknie, bo... pewnie będzie się plątał po całej mapie i nie zdążę, nie uda mi się to już. Niestety, dobra, no nic. No nic, dobra, to mam czas, prawda? Coraz to nowe wojska nadchodzą przez ten mostek. No ale widzicie, nie jest tak trudno, ale jeśli byśmy zostali na środku tej wyspy, to byłoby trudno wtedy, dużo, dużo trudniej. Bo bez przerwy by na nas te wojska... te wojska cały czas by nas chciały atakować, a tak to... przynajmniej z jednej strony jesteśmy czyści i nic nam nie grozi, więc powinno być dobrze. Ha! Nawet nie trzeba było zabijać wszystkich. Udało ci się wyjść cało z tej rzedzi. Co za ulga, że ciągle żyje. Czemu wieśniak tak mówi? Teraz droga prowadząca przez górską przełęcz do pobliskiej wioski stoi przed tobą otworem. Aha, no to super. No
No i widzicie. Uciążliwa dość bitwa, ale na szczęście nie taka zła. No i to by było na tyle. Pokazałem wam wszystko, co ma do zaoferowania gra Kroniki Czarnego Księżyca. Mogę wam jeszcze tutaj puścić twórców w porządku alfabetycznym. Autorzy Laurent Pre... Dobra, nie będę. Nie będę naprawdę tego, więc żegnam was. Do zobaczenia w następnej serii Zagrajmy w coś.